Wszystko działa, kochani. Witam serdecznie w Harrym Potterze. Poczekamy tylko, aż przeskoczy na ekran główny, dokładnie w tym momencie. Harry Potter mieszkał przy ulicy Privet Drive 4 ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Tam niektóre teksturki są zbagowane Harry'ego w tych pierwszych scenach, ale to początkowych. A chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Jeśli wszystkie kadzenki będą mieć takie problemy, to spróbujemy to jeszcze naprawić później. Domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. I jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął. A wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harry'ego, i jego bracia Fred i George przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harry'ego z więzienia. Zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku Fiu wybrał się na ulicę Pokątną. Harry i siostra Rona Ginny poszli do księgarni Essy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gilderoy Lockhart podpisywał swoją najnowszą książkę. Czy to możliwe? Czy to możliwe? Ależ tak! To Harry Potter! Od następnych scen powinno być już okej. Jak nie, to sobie resetujemy to jeszcze raz. I panowie! To najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego oświadczenia! Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Podobało ci się, co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Daj mu spokój! On przecież tego nie chce! Potter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Bredni jak zawsze. Od tego momentu już wszystko powinno być okej z grom oraz obiekty przezroczystym. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fordem Anglią. Jest zaparkowany przy Charing Cross Road. Dobrze. Oj. Jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. To się nie skończy dobrze. Upewniwszy się, że nikt nie widzi, Harry i Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. Nic tu nie widzę. Mało brakowało. Wow. Chyba już niedaleko. No nie, samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku. Dalej. Samochodzik się zepsuł. Stój! 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 No dobrze, kochani, właśnie w tym momencie rozpoczynamy sobie naszą piękną przygodę w Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic. Ron jest uwięziony na drzewie. Złapała mnie bijąca wierzba. Nie bój się, Ron. Zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Nie mam wyboru. Harry, szybko! Dobra. I ogólnie, kochani, tak. Jeśli chodzi o wstęp gry, no ta pierwsza scena zawsze była taka zbugowana, jeśli chodzi o te obrazki i teksturki. Niestety na naszych komputerach tej pierwszej sceny nie da się naprawić. Niezależnie od tego. Mam nadzieję, że reszta gry będzie w porządku. Jeśli chodzi o ustawienie graficzne, można to zrobić jeszcze lepiej, na jeszcze lepszej rozdziałce, ale wtedy to obecne menu, które tutaj widzimy, będzie tylko i wyłącznie w połowie ekranu, więc to niestety nie będzie zbytnio komfortowe dla nas, dla graczy, zwłaszcza, że tutaj będziemy prawdopodobnie dość często wchodzić.
Jakbyśmy tutaj nie chodzili, nie używali tej opcji zbyt często, to prawdopodobnie byśmy sobie mogli zmienić na lepszą rozdziałkę, lepszy widok i lepszą grafikę. Jeśli chodzi o przejście menu głównego i jakości obrazu, no to mamy tutaj wersję 32-bitową do przestawienia oraz możemy lekko wyregulować sobie. Dobra, to liczmy, że od tego momentu wszystko będzie ok. Lekkie cięcie, witam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Czat jest widoczny, donaty są widoczne, kamerka jest widoczna, czyli witamy serdecznie znowu w pierwszym odcinku z Harry Pottera w gameplayu na żywo, kochani, kurczę. Znowu mogę spełniać swoją zajawkę w prowadzeniu takiego kanału, w ogrywaniu kolejnej gierki w kolejnej dobrej rozgrywce. Ale powiem wam, że rozdziałka 2K jest znacznie lepsza, znacznie przyjemniejsza, super to wygląda. Gdyby nie to główne menu zepsute, to bawiłbym się nieziemsko. Mam nadzieję, że gra nie będzie crashowała i nie będzie wywalała. By rzucić zaklęcie, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. O, no i super. Przynajmniej jesteśmy już wyuczeni czarów, nie musimy się ich uczyć na nowo po raz drugim. Nie wiem, ile tych fasolek będziemy zbierać. Żeby przejść przez niski murek, muszę iść prosto na niego. Można rzucić zaklęcie Lumos. O, Lumos pamiętamy, nie? Alohomora też pamiętamy. Pozostałych czarów nie wiem, czy pamiętamy. Tutaj to by się przydało coś takiego jak krucja. Fajnie, że teraz gargulce odkrywają niewidzialne ściany. Tego mi właśnie brakowało w jedynce. Nie mogłem tego skojarzyć. Pomyliłem to najwyraźniej z drugą częścią. To księga zapisu gry. Wejdź na nią, by zapisać stan gry. Jeśli zemdlejesz, gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu. Okej, super. Czyli gra została zapisana od tego momentu. Ekstra. Mamy tutaj gargulce, mamy tutaj nowe umiejętności, mamy fasoleczki. Zobaczymy, czy uda nam się dość sporo tych fasolek zebrać. Takie zbędne wychodzenie do menu czy do mapki, to postaram się po prostu powycinać, żeby tam nikomu to nie przeszkadzało. Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zepchnąć go. Zobaczymy, czy wycince będę jakoś tam ścinał jeszcze ten ekran, czy nie do końca. Czy zostawię tak, jak jest. Gałąź mnie dusi jak wąż. Spokojnie, panie Ron, już idę. Przegapiliśmy coś? Chyba nie. Wow. Blisko było. Głośno. Czekoladowa żaba. Czekoladowe żaby przywracają trochę zdrowia. No i są pyszne. Czekoladowa żaba jest pyszna. Zjadłem taką żabkę. O Jezu, nie mogę jej dorwać. Skubana jeszcze uciekała przede mną. Dobra. Może by sobie jeszcze tutaj lekko wyregulować dźwięk. Faktycznie zdarza się, że jest za głośno. To są jakieś fajne ukryte przejścia. Otwiera rzeczy magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. No to by nie wyglądało na miejsce Alohomory. Ale jak coś świeci w Harry Potterze, to trzeba to klikać. Jeden minus tej gry jest taki, że w tej grze nie wprowadzili czegoś takiego jak chodzenie na bokim. Jest tylko obrót kamerą. Nasza postać chodzi tylko do przodu i tylko do tyłu. To jest cholernie zaskakująco dziwne. Dlaczego w pierwszej części to było dostępne, a w drugiej już nie? Świetnie, Harry! Teraz spróbuj rzucić Flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę! Tam na górze, wrażliwe miejsce! Jak możesz widzieć coś na górze, skoro to jest pod tobą? No ale okej. Proszę bardzo.
Oj, o, chyba sobie pojechał. Wracaj! Super. Ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. Chciałbym mieć taki latający samochód. Właśnie nie wiem, dlaczego tak zrobili inaczej niż w tej grze. To jest przerażająco dziwne. Cześć, panie Szymku. Dzień dobry. Lumos nie tylko daje światło, ale też ukazuje to, co magicznie ukryte. Na przykład jeszcze sterowanie tutaj jest całkowicie inne. Inaczej się myszką obsługuje. Niby najlepsza część ze wszystkich, ale żeby jest... skoczyć, podbiegnij do krawędzi. Parę niedociągnięć. Prawy przycisk myszki. Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek. Spoko, dla mnie to żaden problem. To są fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. No, no brak chodzenia na boki jest dość uciążliwym. Musisz wejść na... Bo nie mogłem tej żaby podnieść. Cześć, panie Maxiu, jak się bawiłeś w Dead Island dzisiaj, dwójeczce? Witamy na gameplayu na żywo. Za pomocą Flipendo przesuń kamień w moją stronę, a potem wskocz po nim na tę półkę. Flipendo! Teraz mocniej przesuwam te kamyczki. O, udało się. Ćwiczę tutaj Rona. Wskazówki. Dobra, widzę Ron, spokojnie. Lumos. Fiu, ale bajer. Coraz bardziej rozwinięty ten Harry Potter. Co my tu mamy? O, poczekaj, przegapiłeś coś. Jest jeszcze specjalnie się nie odezwał. To musi być jakaś karta. O, cztery fasolki. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. No, brak chodzenia postaci na boki jest przerażający. To brązowa karta czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając Escape, zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. O kurczę, proszę bardzo. Akurat wiadomości o kartach to najmniej mnie interesują tutaj. Musimy sobie jakoś poradzić z tym sterowaniem. Przyzwyczajmy się. Do wszystkiego da się przyzwyczaić. Co teraz, panie Ron? Pochwal mi się. O, tu się wszystko naprawiło, drzewka działają, proszę bardzo. Tylko ta pierwsza kascenka miała te problemy. Przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. No, jesteśmy poważnie spóźnieni przez te wszystkie wydarzenia, które się odbyły. Ale poczekaj, Ron. Zanim się spóźnimy, to ja bym się spóźnił jeszcze troszeczkę bardziej. Zwłaszcza, że można sobie zjeść troszeczkę fasolek. A ja lubię słodkie. Trzeba też pamiętać, że tu jest otwarty świat, kochani. Tu można sobie, znaczy teoretycznie. W pewnym sensie można sobie pochodzić, gdzie chcemy. Jest wiele etapów gier, gdzie możemy wrócić, gdy się czegoś wyuczymy. Na przykład tutaj jest zaklęcie, którego jeszcze nie potrafimy, a już jest tutaj dostępne. Lecz nie działa. Będzie trzeba tego więcej znaleźć. Ciekawe, czy da się stanąć jakoś koło skrzynki, żeby wszystko na mnie od razu leciało.
Czekaj, panie Ron, już idę, już idę. Cierpliwości, stary, cierpliwości. Tutaj widzę, że się po kartę trzeba wspiąć. I noc jest teraz całkiem miła. O, Alohomora, proszę bardzo. Z tym zaklęciem chyba nic nie zrobimy. Tak, bo nie potrafimy kosić trawki. Czyli tu jeszcze wrócimy. Zbieram te fasolki, bo może się okaże, że ktoś będzie potrzebował tego z 1000. Wiem, że im więcej, tym lepiej. Chyba nie pod względem kolekcjonerskim. Ale może tymi fasolkami tutaj w końcu handlować. No, jakie ukryte pomieszczenie. Nie dość, że jest Lumos, krzaki, to jeszcze Alohomora. Sporo tego. Może to jest to sterowanie takie konsolowe bardziej, wiecie, podpada, że się obraca tą kamerą lewo i prawo. Prawdopodobnie tak. No, proszę mi tylko tutaj nie zgubić tych fasolek. O, mogę parę razy uderzyć tego rycerza. Pamiętajcie, to wejście do Hogwartu było praktycznie takie samo. Tylko że tutaj były jeszcze jakieś takie herby, miecze na ścianach porozwieszane. W tym wypadku nie ma nic. No, tutaj zamek jest zdecydowanie bardziej... Ładnie. Przyjrzyjcie. O. Jeszcze nie znalazłem karty w skrzynce. Już mamy 80 fasolek. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie ich tutaj zdobyć. Szczęśliwa czarownica. Trochę przerażający śmiech, ale przyjemny. Taki pocieszająco zdumiewający. Szukamy wszystkiego po kolei. Może się okaże, że potem to się zresetuje. Jeszcze raz będziemy mogli tutaj wejść. O, patrz, jaki sekrecik. Co to jest? Wow! To jakiś kociołek Panoramixa. I srebrna karta. Co 10 kart mamy więcej HP. Czyli są brązowe, srebrne i złote karty. Miło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Jest jak za pierwszym razem tu wchodziliśmy? Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermiono, błagam. Jesteśmy zmęczeni.
Możesz nam po prostu podać hasło? Miodojad. Miło cię znów widzieć, Harry. Teraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. A proszę bardzo, będziemy handlować faktycznie. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. No, zobaczymy. Co dostanę w zamian za te fasolki? Może imbusa 2000? Bo to chyba w tej części dostaniemy tego imbusa, prawda? W salonie Harry'ego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wierzbą zostali bohaterami Gryffindoru. Bohaterzy? Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. Oj, też musiał tak spać doskonale. To jest jakaś pajęczyna. Pajęczyny chyba nie da się ściągnąć. O, proszę bardzo. A to jeszcze raz to odkrywamy? Czy to już jest jako zaliczone? Aha, okej, okay, został kociołek w środku. Cześć, jestem Artur. Mam super kolekcję niemagicznych piłek tenisowych. Niemagicznych piłek tenisowych. Przepraszam. Proszę bardzo. Nie wiem, za co przepraszają. Jak tylko opanuję Rictu Sempra, wypróbuję na jakimś pierwszorocznym gryfonie. Oczywiście tylko dla kawału. Aha, bo ty jesteś ze Slytherinu. A, to wszystko jasne. Uważaj, gdzie idziesz. Ten bredny kot, który na mnie polował. Patrz się, bydlaka. Teraz taki trochę mniej sztywny. Można powiedzieć, taki bardziej kociasty. To mi wygląda jak lekcja sprężynowania. O, proszę bardzo, fasolka. W tej chwili nie mam nic na sprzedaż. Wróć, jak znowu się zaopatrzę. Spotkaliśmy dealera. A ona? On? Tak mi przykro. Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. Słabi ci dealerzy. Prowadź, Ron. Harry, obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. Harry, szybciej! Wow, tutaj są ruchome schody. Własnej osobie. Wow. Wow, ile portretów tu jest. Nie mam pojęcia nawet, co tu jest na zdjęciach, ale te ruchome schody są genialne. Sama przyjemność chodzić po nich. Jest prawie bez głowy. Cześć, Harry. O, cześć, Nick. Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Wow. Po zebraniu 10 srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z 4 zamków. Zobacz, czy uda ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. O mój Boże, coś czuję, że tego nie zrobimy, kochani. Oj, to będzie przerażająco trudne. A
ale rozwalanie tych dzbanków przyjemne. Co może być za takimi wrotami? Co tam może być w środku? Co tam może się znajdować? Skoro wymaga 40 kart, to musi być coś niesamowitego. Ale ani broni, ani niczego nie jesteśmy w stanie zyskać. No chyba jakąś fajną szatę. Ale to nie ma outfitów. Chyba, że tam będzie jakaś złota karta. Albo sala z kartami, dokładnie. Na przykład 10 pozostałe do tych 50. Masz 40, wchodzisz i dostajesz kolejne 10 w nagrodę do pełnej 50. O, to byłoby fajne. Alohomora. Jeszcze raz. Ale się pochowały, no. Zgubiłem się, kochani, na trzecie piętro idę, tak? Może otwieranie tych miejsc jest genialnym. Będziemy musieli troszeczkę na orientację w terenie się skupić, znaczy oprzeć na tej orientacji w terenie, żeby się nie zgubić. Jakoś trafisz. Panie, nawet nie wiem, gdzie jestem. Może gdzieś tutaj. Na trzecie piętro, no to muszę szukać schodów, to na pewno. Ja się zgubię w tej grze. To będzie bardzo przyjemny gameplay, kochani. Jeśli ktoś jest na transmisji, to serdecznie witam. Jeśli ktoś trafił na nagrania, które zostały zaplodowane na YouTubie, to również serdecznie witam jeszcze raz. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Co to jest? O ty, kaleko, ty! Aha, będzie na Harego? Lepiej się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. No proszę, słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter. Ej, ten kot jest świadkiem. Jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcza, woźnego, nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje uczniów. Sama spadła, naprawdę. Chodź, chodź do mnie, rozerwę cię. Co to było? Co? O kurde, wąż, tak? Co to było? Słyszałem głos. Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko, a teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Voldemort w ścianie. Musiałem się przesłyszeć. Głos bazyliszka jest przyjemny. Powiedziałem, że masz iść! Idę, przyjacielu, idę. Co my tu mamy? O, to wyglądało jak Alohomora właśnie. Interesujące, taka mała wyrwa w ścianie, patrzcie. Ja bym się nie domyślił, że tu chodzi o ukryte pomieszczenie. O, jeszcze jestem śmierdzącym gnomem w środku. Wygląda na to, że tutaj są czasowe. Czekajcie. A, ja mam tym... Zobaczcie. Wow, rzuciłem mnie jak kręglami. Czyli to też mogę tak zbierać fasolki. Oj, przydałoby to się w jedynce. Nienawidziłem ich. Dobra. Czyli głos tutaj był kogoś tam w ścianie. Nie przechytrzysz, Potter. Ja cię dopadnę. A to dopatrz, co się będę przejmował, chłopie.
O, to mi się wyglądało na fajne przejście. Idziemy na naszą pierwszą lekcję, kochani. Może będzie karta w końcu. Powiem wam, że tragedia. Tyle skrzynek, tyle miejsc i zero kart. Zobaczmy, jak wygląda lekcja tego fight łapy. Trochę się obrazy psują, widzę, ale to przez rozdziałkę dużą. Witajcie na lekcji obrony przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. Ale i tak się wam przedstawię. Nie wiem, jak kaftan to streamował w 4K. Jestem Gilbert Lockhart, kawaler Orderu Merlina trzeciej klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca nagrody tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Rictu Sempra, służącego do pojedynków. Rictu Sempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Co on chce od tego Harry'ego? O-o! Harry! Oczyść całkowicie umysł! Mówiliście, że będą strzałki. O mnie! Skup się na symbolu przed tobą! Widzisz różdżkę? Widzę. Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, o kurczę, wciśnij odpowiadający jej klawisz. O! To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy? A która strzałka początek działa? Pierwszej rundy! Aha, prawdziwe strzałki. Ja myślałem, że była SD. Nie wiedziałem, że tu strzałki działają. Nie było ich w sterowaniu. Bardzo blisko! No, dalej! Jesteś prawie tak dobry jak ja! Ty nie jesteś dobry. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy! Ja WSD wciskałem! Punktów dla Gryffindoru! Dziękuję! Początek drugiej rundy! Puch, 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 puch. Puch, 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 puch. Lewo, lewo, góra, góra. Lewo, lewo, góra, góra. Dziękuję za lekcję. Znakomicie, Harry. Przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru. Początek trzeciej rundy. Wow. Nie. Tak świeci ta różdżka, że nie wiem. Nie! No, dalej. Nie wiem, jak ja to wcisnąłem. Jesteś prawie tak dobry jak ja. Góra, góra. Prawo, lewo. Świetnie, Harry. Nie wiem, jak ja ten początek zrobiłem. To nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli. Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru. Opanowałeś zaklęcie Rictu Sempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie nikt nie dorówna. No, a teraz domyślam się. Przetestować twoją biegłość w zaklęciu Rictu Sempra na moim własnym wyzwaniu. O, tu też są sprawdziany. Powodzenia, Harry. Powodzenia, Harry. Tu też są sprawdziany. To ciekawe. Harry Potterze, witaj w moim słynnym wyzwaniu Rictu Sempra. Żeby zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się na szczycie tej oto wieży. Postaraj się skończyć jak najszybciej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Ja nie chcę na czas. Staraj
Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Nie gram tą grę. Zaczynamy? Powodzenia! Gotowy? Start! Ja nie umiem! Sprawy ogniste to niemiłe stworzenia, które strzelają płomieniami do swoich... No, w ciebie. Możesz je unieszkodliwić zaklęciem Rictus Sempra. Potem spróbuj je przesuwać zaklęciem Flipendo. To znaczy, że umieszczenie ognistego kraba na symbolu lub w pobliżu niego spowoduje jakąś zmianę. Spróbuj użyć Flipendo i wepchnąć kraba na tę płaszczyznę. O nie! Czas leci!